Sponsorem programu jest Bonimet, producent hepatobonu, chroniącego wątrobę i wspomagającego pracę trzustki. Chińscy naukowcy po 7-letnich badaniach i analizach opublikowali na łamach British Medical Journal swoje wnioski, dowodząc, że ryzyko przedwczesnej śmierci było niższe o 10% u tych osób, które jadły potrawy doprawione chili minimum 1-2 razy w tygodniu, a przy częstotliwości 6-7 razy w tygodniu ryzyko spadało aż do 14%. Ponadto wielbiciele ostrych potraw rzadziej zapadali na niedokrwienną chorobę serca, choroby układu pokarmowego i nowotwory. Wynika to prawdopodobnie z tego, że ostre przyprawy zwiększają wchłanialność prozdrowotnych substancji obecnych w żywności, dlatego że poprawiają trawienie i powodują przekrwienie śluzówki jelit. Również stosując preparaty ziołowe poprawiające trawienie, można uzyskać taki sam efekt. Jak wiadomo, nie od dzisiaj znacznie lepiej żyje się optymistom niż ponurakom. Potwierdziły to badania, wykazując, że optymiści mają większe szanse na zdrowe serce. Dokładnie mówiąc, to osoby o pozytywnym nastawieniu do życia mają dużo lepsze wskaźniki poziomu cukru we krwi oraz zawartości cholesterolu. Optymizm to również idealne lekarstwo dla naszego zdrowia psychicznego. Naukowcy przekonują, że kobiety po menopauzie zadowolone ze swojego życia mają twardsze kości i są mniej narażone na osteoporozę. Ubytek gęstości kości jest u tych kobiet 52% mniejszy niż u tych kobiet, które nie są zadowolone z życia. Ponadto u kobiet z nasiloną depresją gęstość kości zmniejszyła się o 85%. Osoby cierpiące na osteoporozę, a zwłaszcza panie w okresie klimakterium, powinny dbać o to, aby uzupełniać swoją dietę w produkty poprawiające stan kości. Jeżeli wydaje się nam, że dom to strefa bezpieczeństwa, w której nie jesteśmy narażeni na działanie toksyn, to może się okazać, że jesteśmy w dużym błędzie. W naszym domu może być przynajmniej kilka źródeł szkodliwej dla organizmu chemii. Farba ścienna, odświeżacze powietrza, środki do czyszczenia łazienek, dywany, a nawet woda z kranu. Także powietrze, którym oddychamy, może być toksyczne. Naukowcy podejrzewają, że pył z zanieczyszczeń powietrza może mieć związek nie tylko z chorobami płuc, ale również układu krążenia. Oczywiście nie da się wyeliminować z naszego otoczenia wymienionych elementów, ale możemy zadbać o to, żeby wybierać produkty ekologiczne z naturalnych materiałów, a do wody możemy nabyć odpowiednie filtry. Niezwykle ważne jest także w sezonie grzewczym palenie bardziej proekologicznym paliwem, takim jak gaz, olej opałowy lub drewno. Należy też kategorycznie potępiać zwyczaj palenia śmieci, gdyż ich spalanie powoduje przedostawanie się do środowiska dioksyn, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia i między innymi powodują raka. Dodać należy też, że dym ze spalanych śmieci szkodzi najbardziej tym, którzy je palą. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.